Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Damiano, witam was w serii pytań i odpowiedzi. Mam tutaj przygotowane pytanie od Adriana. Pytanie dotyczy zagadnienia antydepresantów oraz leków neuroleptycznych. I tutaj w kontekście rozwoju własnej świadomości postaram się jak najdokładniej odpowiedzieć na pytanie Adriana. I szczerze zachęcam wszystkich do pozostania tutaj na kanale i do obejrzenia tego nagrania do samego końca. Zapraszam. Co sądzisz o lekach antydepresantach i lekach neuroleptycznych? Czy wpływają one negatywnie na rozwój? Tutaj Adrian zapytał, czy te leki wpływają negatywnie na rozwój. I ja tutaj postaram się wypowiedzieć najbardziej obiektywnie, jak jestem tylko i wyłącznie w stanie się wypowiedzieć. Przede wszystkim nie uważam samego siebie za autorytet w dziedzinie zrozumienia tych lekarstw, tak? Antydepresantów oraz neuroleptyków, nie jestem lekarzem, więc tutaj moją wypowiedź traktujcie bardziej jako taki wstęp i taki motywator do tego, aby szerzej zapoznać się z tymi zagadnieniami i zrobić swój własny research oraz swoje własne badania. Leki typowo antydepresanty oraz leki neuroleptyki, tak, tutaj w tym przypadku mają różne działania, różne składy. Przede wszystkim jest cały szereg tych lekarstw i cały szereg różnych zastosowań tych lekarstw. Ja pamiętam u mojej siostry, jednej z moich sióstr, w dzieciństwie była zdiagnozowana padaczka, jakaś tam forma padaczki, i moja siostra zażywała Depakina, i to również jest jeden z neuroleptyków. No i w pewien sposób to lekarstwo jej pomagało, ale miała ona również efekty uboczne, czuła się lekko przytłumiona, mógłbym powiedzieć taka przymulona, mówiąc kolokwialnie. I z tego co pamiętam, po jakimś czasie odstawiła ona to lekarstwo, no i po prostu jakoś ten problem jej przeminął z wiekiem. No i tutaj warto jest się zastanowić, tak, z jakim neuroleptykiem mamy do czynienia, z jaką chorobą mamy do czynienia, dlaczego, co, po co, jak, i zrozumieć, że nie ma takiego jednogłośnego określenia, że to lekarstwo jest złe, czy tamto jest złe, czy to jest dobre, czy tamto jest dobre, bo różni ludzie mają różne zaburzenia, różne problemy i różnie lekarstwa na nich działają. Możecie na różnych forach poczytać, że niektórzy ludzie naprawdę mieli różne problemy i niektóre lekarstwa im pomogły, więc nie można tego tak określić, że coś jest czarne albo białe. Po prostu to zależy. I tak samo tutaj pamiętam, gdy natrafiłem na ten temat szczepień, tak? Szczepień małych dzieci, to z tego co zauważyłem, ludzie również bardzo mocno naskakują na te szczepienia, są tak bardzo mocno przejęci tym i bardzo negatywni. Ja rozumiem, że to jest ten aspekt emocjonalności, wiecie, wykorzystywania naiwności ludzi, tam temat robienia kasy przez koncerny farmaceutyczne, ale ja nigdy nie byłbym tutaj w tym przypadku tak jednostronny i bardzo, no, skupiłbym się raczej na takiej obiektywnej ocenie i odsunąłbym emocje na bok. Tutaj w przypadku rozwoju, tak? No, wiecie, co to znaczy, że rozwój jest negatywny, jeżeli ktoś bierze jakieś tam lekarstwa? No jeżeli ktoś potrzebuje tych lekarstw, no i je zażywa, no i czuje się dzięki nim lepiej, no to można powiedzieć, że to nawet go bardziej rozwija i bardziej go wspomaga, tak? Co innego, gdy ktoś ma jakieś przekonanie o chorobie i sobie wkręca tą chorobę i bierze jakieś lekarstwo i ono mu wcale nie pomaga, albo jeszcze rujnuje jego życie, no to wiadomo, że to byłaby jakaś głupota. Ale myślę, że tu w gestii chorego, jak i jego lekarza, jest to, żeby to prawidłowo ocenić, dobrać lekarstwo i zrobić tak, żeby było lepiej, tak? Bo te wszystkie lekarstwa służą poprawie naszego zdrowia, naszego samopoczucia, naszej wydajności, naszych motywacji, no bo tutaj neuroleptyki oraz antydepresanty głównie wpływają na nasz układ nerwowy, tak? Ośrodkowy układ nerwowy, centralny układ nerwowy. Bardzo mocno działają na neuroprzekaźniki, niektóre działają stymulująco, niektóre hamująco. Tutaj w kwestii substancji leków neuroleptycznych raczej hamująco. Jeżeli ktoś ma ataki paniki, ma chorobę dwubiegunową, jeżeli ktoś ma jakieś objawy takie maniakalne, jakieś objawy psychotyczne, schizofrenię, tak, albo tego typu zaburzenia, no to te substancje będą po prostu hamowały niektóre czynności komórek nerwowych i po prostu będą pomagać.
No i tutaj przedstawię Wam diagram i pokażę Wam szereg odnośników, gdzie możecie sobie poczytać na Wikipedii. Naprawdę zaprzyjaźnijcie się z tymi odnośnikami, sobie poczytajcie, to zajmie Wam 5 minut, a będziecie dużo więcej wiedzieć, oczywiście jeżeli jesteście tym tematem zainteresowani. Bo chciałbym, abyście popatrzyli na substancje neuroleptyczne, tak, i antydepresanty w zestawieniu z psychodelikami. U nas w Polsce banuje się psychodeliki, uważa się je za narkotyki, a ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że przy pomocy substancji psychoaktywnych, m.in. meskaliny, czy MDMA, czy LSD, leczy się uzależnienia oraz niektóre również choroby. I że na takiej, mógłbym powiedzieć, osi poziomej zestawienia tych substancji, one gdzieś tam ze sobą stoją zaraz obok, tak, tych substancji, które jednak uważamy za lekarstwa, no i mają one różne działanie na nas, tak, bo można również w przypadku depresji użyć LSD i można kogoś po prostu przywrócić do zdrowia. I na pewno jak zrobicie dobry research, to znajdziecie kogoś, komu to pomogło. I ja tutaj, tak jak powiedziałem wcześniej, nie chcę brać z nikogo odpowiedzialności i odgrywać roli jakiegoś tam lekarza, specjalisty, autorytetu. Po prostu dzielę się tutaj swoimi przemyśleniami i róbcie swój własny research. Nie odnoście się tylko i wyłącznie do substancji psychoaktywnych, czy do lekarstw na gruncie moralnym, czy to jest dobre, czy to jest złe, czy to jest takie, czy takie, i unikajcie oceny etykietki narkotyków albo substancji złych. Unikajcie tego, jak zderzycie się z jakimiś nagłówkami, z jakimiś badaniami, które oceniają coś jako złe albo dobre, są jednostronne. Zdystansujcie się od tego i zróbcie swój własny research, bo zazwyczaj jest tak, że rzeczywistość jest po prostu jeszcze inna. I tutaj warto jest się zastanowić nad efektem placebo, tak? Na ile te substancje działają, na ile nie, kto jest chory, czego potrzebuje. Tutaj odnoszę się do ludzi, którzy myślą, że mają jakieś zaburzenia i biorą jakieś lekarstwa i one pomagają, nie pomagają, bo wiecie, równie dobrze można zastosować medytację, czy tą uważność, czy jogę, czy sport, czy wyjście ze strefy komfortu, czy zastosować jakąś inspirację, albo zmienić czyjś system motywacji, przeprogramować umysł, przezbroić go i nagle problemy znikają, tak? Bo okazuje się, że to jest tylko i wyłącznie patologia w systemie motywacji. A jak przyjrzycie się tym substancjom i zrobicie swój własny research, to zdumiewające jest to odkrycie, gdy zdamy sobie sprawę z tego, że te wszystkie zaburzenia, praktycznie większość, bazuje na naszym systemie zwrotnym serotoniny, dopaminy i tego, co nas aktywizuje w życiu do działania, co nas motywuje, co nas jara i co nas podnieca. I naprawdę, jak zrobicie szereg badań swojego własnego researchu, to was to po prostu olśni, jak zaobserwujecie to, że te wszystkie problemy i zaburzenia są na tle naszych motywacji. To znaczy, wykształcamy w sobie szereg motywacji w życiu, które stają się dla nas patologiczne, tak? Nasze natrętne myśli, nawyki myślowe, nasze zachowania, nasze skojarzenia, nasze emocje po prostu stają się patologiczne, bo nie kwestionujemy naszych motywacji i można po prostu nasz umysł przezbroić. I tutaj warto jest również na to popatrzeć w ten sposób, bo pamiętajcie, że motywuje nas to, co jest dla nas pozytywne, to, co dla nas jest wzmacniające. Więc jeżeli ktoś z Was ma problemy z depresją albo z takimi niskimi stanami świadomości, mogę to tak uznać, z niskimi nastrojami, to Wasz układ zwrotu, tam jest to fachowo nazwane, tak, wychwytu zwrotnego dopaminy, serotoniny, może być uszkodzony albo działać w ogóle w odwrotnym kierunku, że zaczynamy sobie po prostu wyrządzać szkodę. I teraz ostatnie takie pytanie, które chciałbym tutaj przed Wami stawić, to jest to, czy tego naprawdę potrzebujesz. Jeżeli ktoś z Was bierze jakąś substancję albo zastanawia się nad wzięciem jakiejś substancji, zadajcie sobie takie pytanie, czy tego tak naprawdę potrzebujecie, co to miałoby Wam dać i czego oczekujecie, tak? Tutaj oczywiście, no ja jestem tego świadomy, że jeżeli ktoś z Was ma jakiś problem i chodzicie do lekarza i macie coś przypisane na receptę, to ulegacie wpływowi autorytetu lekarza. Tutaj pamiętajcie, żeby wziąć za siebie tą odpowiedzialność, zrobić swój własny research, sprawdzić, czy dane lekarstwa naprawdę na Was działają, czy ktoś Wam przepisuje coś, bo tak. No tutaj naprawdę jest szereg, całe spektrum możliwości popisania się, tak, i przez lekarza, i przez Was.
I myślę, że bez takich eksperymentów, obserwacji siebie i dochodzenia do swoich własnych wniosków, zrozumienia, no nie da się tak jednogłośnie czegoś ocenić, tak? No tak jak powiedziałem wam wcześniej, jak zrobicie swój własny research i zobaczycie to, jak te substancje leżą koło siebie, wiecie, lekarstwa razem ze psychodelikami i wiecie, ta różnica na poziomie atomowym, cząsteczkowym nieraz jest zdumiewająco nikła, tak? Taka wręcz zanikająca, że te substancje są praktycznie bardzo podobne, a jedne rzeczy uznajemy jako lekarstwo, a inne już jako narkotyk, no to wiecie, no to tylko pokazuje nam, że jest tu pole do popisu, pole do manewrów, warto jest się wyedukować, douczyć, poczytać i nie oceniać niczego w takiej kategorii dobra i zła. Tutaj oczywiście, wiecie, część z tych substancji może kogoś zamulać, przymulać, ktoś może mieć syndrom ofiary, ktoś może naprawdę tego potrzebować, no tutaj wszystko zależy naprawdę od sytuacji, od zaburzeń, od kontekstu i tego, co kto potrzebuje, więc po prostu musicie sami dojść do swoich własnych wniosków, do swojej własnej prawdy i zadać sobie to pytanie, tak? Czego tak naprawdę potrzebuję i czy tego tak naprawdę potrzebuję? Nie przedłużając tego nagrania, tak, wszystkie potrzebne linki będziecie mieli na dole w odnośnikach. Ja mam na imię Damiano dla projektu Find Yourself. Dajcie dla mnie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zostawcie swoje własne przemyślunki. Jeżeli chcecie wesprzeć projekt Find Yourself, na dole macie wszystkie potrzebne odnośniki. Możecie wesprzeć projekt przez PayPal, przez Patronite'a. Możecie zakupić mój kurs pewności siebie, możemy mówić na konsultacje, tutaj forma jest naprawdę szeroka i jestem wam ogromnie wdzięczny za wasze wsparcie, bo dzięki temu mogę nagrywać te wideo, mogę udoskonalać formę przekazu i mogę tutaj dać z siebie wszystko. Trzymajcie się ciepło, do zobaczyska następnym razem, miłego, elo, buźka.